Siemano, witam wszystkich, z tej Przemek. Mam dla Was dzisiaj taki krótki update co do sprawy nagrywania przez HDMI na nowej generacji konsol na PS4. Słuchajcie, Sony wypuściło informację właśnie, a mianowicie jeden gościu na Twitterze u siebie dał takiego newsa, że jednak będzie można nagrywać przez HDMI z, Sony, z konsoli Sony z PS4. I prawdopodobnie będzie to jakiś, jakiś patch zaraz po wyjściu konsoli, bo nie wierzę, że, że po prostu teraz, gdy konsole zostały już wysyłane do krajów, że one mają już w sobie takie, takie odblokowanie, trzeba będzie pewnie ściągnąć jakoś patcha. Ale dla tych ludzi, którzy się martwili, którzy w sumie ja też się martwiłem, e, czy będzie można nagrywać, jednak będzie można, HDCP będzie ściągnięte z nowej konsoli Sony. A dlaczego Sony w ogóle włożyło takie zabezpieczenie, tak, takie kodowanie do tej swojej nowej konsoli? E, mianowicie tłumaczą się tym, że myślało, oczywiście nie wiem, co sobie myślało, myślało, że Microsoft też weźmie w swojej konsoli, zamontuje takie zabezpieczenie, bo to jest przeciwko piractwu, bla, 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 bo Microsoft też będzie miał Blu-ray, a teraz, ale niestety nie zamontowali takiego Takiego kodowania i sorry, Sony teraz musi się cofnąć swojej decyzji. Był pierwszy raz odkąd y, zapowiedzieli nową generację muszą cofnąć swoją decyzję. No i niestety nawet Sony popełnia błędy, słuchajcie, ale dobrze, że się poprawili. Teraz będzie możliwość nagrywania na legalu i wrzucania oczywiście wszystkiego na YouTube. Także dobra informacja. Już się nie musimy martwić o to. No i to taki krótki update ode mnie. Mam nadzieję, że Poprawiłem wam trochę humor, jeżeli nie wiedzieliście tego, teraz będzie głośno trochę o tym w internecie. Także tak to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w jakimś moim filmiku. Także to tyle. Ara.